Nawet jak byłeś jeszcze w tym Dzień Dobry TVN, no. to często ci zdarza powiedzieć coś takiego, być może nieświadomie, ale kiedy mówisz o sobie, że w telewizji zobaczyli w końcu normalnego geja. No. Że nie takiego przerysowanego, tylko takiego normalnego no. geja. A co z tymi nienormalnymi? Co? Znaczy, to nie o to mi chodziło. No, no. Chodzi mi o to, że jak jest na przykład serial, tak. to zawsze gej jest taki ten sypiący brokatem. Gej, no dobra, ale jest... ty też nie jesteś, wiesz, no. Osobą nie rzucającą się w oczy, mm-hmm. bo jednak jesteś wizualnie homoseksualny, że tak powiem, za przeproszeniem. Bo tak? Wiesz, to ja nie wyglądam jak hetery? Cześć, kurwa. Wiesz, no. co mam na myśli, no, że no. Prince Charming może passingować jako hetero, nie? Bo on wygląda, no tak... hetero, no. No wiesz, o kim mm-hmm. mówię. O... No na pewno. No dla nas nie. Jelonek? Dla nas nie. Ja mówię na niego lelonek. Dla nas. No. My to oczywiście widzimy, że nie, no. ale chodzi mi, że przeciętny Kowalski no. hetero nie widzi w nim geja, bo nie mm-hmm. jest właśnie, wiesz, nie jest przegięty, nie jest mm-hmm. wychudzony, nie jest kolorowo ubrany, jest facetem, który chodzi na siłownię, ma zarost mm-hmm. i tyle, nie? Więc no to jest bardziej normalny gej, za przeproszeniem, niż ty. Znaczy chodzi o to, że czasem ludzie postrzegają geja, jest, wiesz, parada, te pióra w dupie, że niby latają w stringach, niby na golasa. Chodzi o takie łamanie tych stereotypów, bo ja przemyślałem to, jak ci ludzie mi piszą na Instagramie nagle, że mhm. o, bo ty nie latasz w stringach, ty nie masz tych piór w dupie, no w cudzysłowie, trochę inaczej piszą. I wtedy ja zrozumiałem, że... Znaczy, nie zrozumiałem, że jestem normalnym gejem, tylko ci ludzie zauważyli, że gej to też człowiek, oglądając tego Google Boxa. No dobra, ale ten z tymi piórami w dupie to też człowiek. Też, tak! I tu mnie trochę to, wiesz, jakbyś zgrzytał to, jak tak mówisz, bo nie chciałbym, no. żebyśmy też mówili, że to są... Ja absolutnie nie twierdzę, że jestem tym normalnym gejem.